ça va, mais... Este 5 minut? Da? A co tu się stanęło? No nie, bez jaj. Ej, ty to wtorek jest, co? Chyba wtorek. Czy ja zdążę podjechać po Karola i go odebrać? Chyba tak. A ja? Co ja bym nie dał rady? Lecimy, słuchajcie. Piękna pogoda. Cudowna, mógłby nawet rzec. Cudowna pogoda. Oj, pani wycofuje na główną. Następnym razem bym się rozejrzał. Niebezpieczna jest, widzę tutaj. Oj. Dobra. Możemy lecieć, słuchajcie. Że wtorek i we wtorek mamy plany zburzyć pozostałą część ścian na zewnątrz budynku. Później musimy zaplanować, gdzie dorobić fundamenty, ponieważ na planie nie ma za bardzo o tym informacji. Jest tylko o fundamencie na samym końcu. A wydaje mi się, że jeszcze powinniśmy chyba dolepkę zrobić z boku. Ale to się wszystkiego dowie. Szczególnie od sąsiada, wiesz? Wiecie? Ponieważ tam mamy dołożyć grubość ściany, bo tam jest pojedyncza ścianka i ona nie może zostać tak, jak jest. Jest to wyzwanie, nie lada. Więc będziemy dzisiaj sobie to planować z właścicielem lub bez, albo z tym Brianem, który to rysował. Zatelefonuję do niego, zapytam się, czy pamięta. Mam nadzieję, że pamięta. Poza tym będę musiał jechać do Jaca i tam go trochę supportować, żeby nie został sam. Muszę załatwić drzwi z Holdensa dzisiaj. Jeszcze jest za wcześnie, abym do nich podjechał, ponieważ oni są jeszcze zamknięci. Więc drzwi nie kupię teraz, drzwi kupię za chwilę. Wiem, że w Waterlooville jest Holdens, bo myśleliśmy o tych drzwiach takich pokietowych, wiecie, o co chodzi. Zamykane tak jakby i otwierane do środka, łamane na pół. Ale z tego, co ja pamiętam, to one chyba miały jakiś tam swój kształt. Ja nie wiem, czy ja o tym wczoraj już nie mówiłem, ale pani chciała proste drzwi, więc zobaczymy, co oni tam mają na stanie. Jak nie mają, to będziemy kombinować. Damy radę, nie? Poza tym Jacy podłączał wczoraj zlew. Coś tam mu się jeszcze nie udało, ponieważ czegoś mu zabrakło. To się dowiem, jak już dojadę. Coś mówił, a chyba tego waste'u mu brakowało do zlewu, bo pani nie kupiła tego po prostu. Mamy kilka skirtingów z założenia, więc ja go chyba poproszę z samego rana, żeby zajął się tymi skirtingami. Niech one już tam schną, aby można było je pokalkować na koniec dnia. I tyle. Muszę jakąś piankę kupić do tych drzwi, jak je kupię, aby je szybko obstawić. I tyle. Także dzisiaj może się tam jeszcze sporo wydarzyć, słuchajcie. Chłopaków postaram się zostawić jak najwcześniej z rana. Nie tracić tutaj za dużo czasu, żeby jak najwięcej czasu spędzić z Jacem. Poza tym, słuchajcie, dostałem wiadomość od klienta, że przeszła mi wycena kuchni. I już w tym momencie mamy projekt, który zaczynam zaraz po wakacjach. Wakacje oczywiście planujemy już, słuchajcie, o tym też wam powiem. 2 tygodnie
w sierpniu nie będzie nas. Będziemy na wakacjach, a gdzie to jeszcze nie wiadomo, to się okaże. Tam, gdzie nas wpuszczą, słuchajcie. Więc jest 2 tygodnie i zaraz po 2 tygodniach mamy kuchnię do zrobienia dla fajnych klientów. Robiliśmy tam już kiedyś dla nich usługę, jedną lub dwie. Więc mamy już pierwszą robótkę po wakacjach. No i oczywiście wyceniam różne rzeczy. Wczoraj byłem, słuchajcie, też na wizycie. Okazało się, że koleś jest w Dubaju na dzień dzisiejszy. Jego mama mnie wpuściła do domu. Tam mamy 2 ścianki jakieś do przewrócenia, płytki do położenia. Zobaczę, może przejdzie wycena. Wiecie, w Dubaju to może ma hajs. Takie pierdu trzeba tam zrobić. Okazało się po mojej wczorajszej inspekcji, że skrzynka elektryczna jest schowana w szafce kuchennej. To nie wiem, nie, dawno już tego nie widziałem. Dobrze, że nie pod zlewem, słuchajcie. Ale bardzo blisko. Ktoś przenosił skrzynkę z korytarza i przenieśli ją po prostu sobie do szafki w kuchni. Nie wiem dlaczego, może przeszkadzała im gdzieś na ścianie. Ale nie jest to jej oryginalne miejsce na bank. Więc trzeba będzie się jej pozbyć stamtąd, ponieważ tam jest ściana. I nie do końca nam to pasi. Chyba, że część ściany zostanie i on tam zrobi jakiś breakfast bar. Zobaczymy. Będziemy planować, jakby cena przejdzie, słuchajcie. Na razie muszę uwzględnić ewentualną adaptację właśnie tej elektryki i koszta z tym związane. I co? Miłego dnia wam wszystkim życzę, słuchajcie. Wtorek, piękna pogoda. Jezu, jak to mi na mnie działa od razu, nie? Jak ja widzę takie słoneczko, to już więcej do szczęścia mi nie trzeba, słuchajcie. Zobaczymy się za chwilę? Oczywiście. Lecimy z tym. Miłego dnia. Cześć. Albo przeparkuj, co? Nie, moje. To weź, ja ci dam kluczyki, a ty... Co? Ubezpieczenie wszystko pokryje, Karol. Słuchajcie, mamy... Eurolu właśnie przyjechało. Mamy kibelek. Chciałem zrobić wspólne pamiątkowe zdjęcie. To jest ta niepotomna... To jak to się mówi? Niepotomna chwila? Kurde, co jest z naszym language'em? Proszę nas poprawić. Mamy kibel! Muszę przeparkować auto, bo pan nie odjedzie. Nikt nie odjedzie. Także jest akcja. Jest akcja z samego rana, bo też szukam hydraulika do przepięcia pieca. Mieliśmy Mr. Vlada z Ukrainy. On robił nam różne rzeczy od czasu do czasu. Ale Mr. Vlad nie odbiera telefonu. Nie wiadomo, co jest z nim grane. Znaczy nie pojechał na bank. To mogę wam od razu powiedzieć, że nie pojechał. Ale rozmawiałem z kolegą i powiedział mi, że tak z nim niestety jest. Że zwodzi ludzi, a później nie odpowiada. Także mam nadzieję, że poprawi się nasz Vlad. Bo to nie jest ok. Dobra, gdzie ja mam zaparkować teraz, proszę pani? Może tutaj? Ale tylko po drugi teraz będę szedł na piechotę. A jak nieprzyzwyczajony do spacerowania. Nie, no nie mogę tu zaparkować. Bo zablokuje ten wjazd. Po co ten kawałek tego chodnika, jak tu nie mieści się auto? Będę musiał objechać dookoła. Najpierw objadę dookoła, później z wami pokadam. Jeszcze wam coś pokażę, słuchajcie. Zobaczcie. Kojarzycie ten piękny drzewa? Zobaczcie, jakie one są cudowne, nie? Teraz jest sezon, właśnie kwitnął. Są chyba jakieś japońskie drzewa owocowe. Przepięknie to wygląda. Pokażę wam kilka jeszcze dzisiaj. Musicie coś zrobić z klientem. Jak wykopiecie dziurę, to wiecie, co z nim zrobić. Stasiu, cegła na nogę. Stasiu, cegła na nogę. Ej, pokażę wam, czekaj. Zobaczcie, jakie piękne drzewo. To wszystko zniknie dzisiaj. To. I klient nam zniknie. Dobra, ja muszę lecieć do Jaca, bo co chwila ktoś mnie zagaduje. Umówiliśmy się z hydraulikiem. Skipa muszę zamówić, żeby też na jutro był na rano. Bo przez cały dzień na pewno go załadujemy tego, co tu jest. Także let's go. Co ja mogę wam powiedzieć, drodzy moi piękni widzowie? Kręcę się, bo
Przed chwilą musiałem ten ekstraktor trochę poprawić, bo ten wiatrak, słuchajcie, opuścił się w dół i hałasował. Mówię, co tu się dzieje? A tam taka nakrętka jest fabrycznie, po prostu było niedokończone. Już teraz jest stacja, już działa. W laty okazuje się, że dopiero przyjadą w poniedziałek. Jacek kończy skirtingi. Zostaje mu teraz tutaj tylko te drzwi i pod schodami. Zaraz wypakujemy graty stamtąd. Będzie można dołożyć podłogę. Przyjechała maszyna. Suszarka, która ma wejść tutaj, więc będzie można też kończyć tą instalację. Tylko muszę podjechać do Toolstation po brakujące elementy z wczoraj, pamiętacie? Bo ich nie było. Przy okazji kupię takie płaskie zawiasy. Bo pralka nie jest integrowana, słuchajcie, i ona jest dosyć szeroka. Tu mam bardzo mało miejsca na te normalne zawiasy. Więc nie pasuje to wszystko, chyba że jakieś krótkie znajdę. Nie wiem. Lecę do Toolstation. Go. Ej, nie wiem czy wam mówiłem, jadę do Hołdynsa po drzwi, bo pani wybrała drzwi. Także w pierwszej kolejności skaczę teraz tam. Mam jakieś 5 minut od domu, gdzie tutaj. Więc zaraz wam pokażę, jakie drzwi pani wybrała. Dojechałem, słuchajcie, nie wiem co to za miejsce, ale nie byłem tu jeszcze wcześniej. Co tu się jeszcze mieści? Jakieś warsztaty, stolarnie? A Holdings jest tu. Tam w ogóle jest jakaś ciekawa firma. Słuchajcie, nazywa się Real English Drinks Group. Czym oni tam handlują? Nobody knows. Ale nowe magazyny tu widzę. Jakiś w ogóle jakiś nowy styl drzwi wejściowych. Nie wejściowych, pokojowych. To ładnie wygląda. Nie wiem z czego to jest. I tutaj jest ze szkłem w środku. Nawet fajne, powiem wam szczerze. Nie wygląda to źle. Dobra, zapytamy się, czy mają moje drzwi i zmykamy. Co ja mam wam powiedzieć? Chciała pani inne drzwi, a dostanie inne. Ponieważ drzwi, które wybrała, to były mniej więcej taki design z takimi paskami. Próbuję je znaleźć, tu nie ma ich, nie widzę, nie chcę mi się już tego teraz szperać tu. Ale one muszą być składane w pół, słuchajcie, więc tamtych nie było. Znaczy były, ale na 76 cm plus grubość ramy, czyli musielibyśmy otworzyć ponad 80 cm te otwarcie, a one jest teraz na 75. Żeby nie robić bałaganu, słuchajcie, nie ciąć tego pustaka, już nie kurzyć na malowanej chacie. Niestety nikt nie wiedział o tym, że oni tylko dostarczają jeden design drzwi, a druga sprawa, że ona nie wybrała tych drzwi wcześniej, więc nawet nie wiedzieliśmy, jakie drzwi ona będzie chciała tam wstawić do końca. Ma panelowe, czyli takie drzwi jak te. Jeden panel górą, jeden dołem. Powiedziała, że nie jest to do końca to, co chciała, ale będzie musiała z tym żyć. Także nic z tym już nie zrobimy, słuchajcie. Ja się zabieram, jadę jeszcze do Toolstation odebrać brakujące graty. Poza tym mam zawiaski, słuchajcie, do szafki od pralki. Także też będziemy mogli to zamontować. Let's go. Tak, tak, tak. Zmykam. I nie czekajcie tu. Nacisnę guzik za chwilę. Dobra, słuchajcie, mogę wracać już do Jasa. Mam z Toolstation brakujące elementy. Te nakładki na rury. Także jest cacy. Jedynej rzeczy, której nie mam, to nie mam tego waste'u, który wchodzi w zlew, bo ona kupiła jakiś kran taki nie wiem, to taki specyficzny kolor jest i ogólnie fajnie by było, gdyby ten waste, który jest w zlewie, też był tego samego koloru, bo inaczej to by tak dziwnie wyglądało. Rozmawiałem z nią, mówiłem jej o tym, że tego nie ma, to poprosiła mnie, żebym kupił biały, a białego nie ma, to teraz srebrny zamontuję, nie wiem, poproszę ją, żeby zamówiła po prostu, może od tego samego dystrybutora, skąd brała ten kran, może przyjdzie za 2-3 dni, wiecie. Niech sprawdzi najpierw, zanim ja coś kupię, głupiego i będziemy starali się to podłączyć. Także ja wracam i działamy. Dobra, powiem wam tak. Dom wariatów. Dom wariatów. Nie mam wody do picia. Muszę podjechać do przodu, załadować te płyty, jechać szybko do chłopaków. Nie udało mi się dużo tutaj zrobić, bo to takie, wiecie, więcej miałem wycieczek niż samej roboty. Jeszcze kawałek. Zdążyłem zamontować te drzwiczki do pralki.
Jacek tam zrobił skirtingi, ale też to idzie trochę słabo, powiem wam szczerze, ostatnio. Tutaj Jacka zostawiłem samego i odebrało mu energię trochę. Więc też będę musiał pokombinować, co tutaj zrobić, żeby pomóc. Bo rano przyjechać nie mogę. I to jest problem ogólnie, bo... Wszystkiego też sam nie będzie w stanie zrobić. Także wiecie, lipa. A w piątek chciałbym tu już oddać. I'm moving out. Yeah, no problems, mate. I can see you're on your way. Thank you. No worries, buddy. Thank you. Yeah, I was going to go and see all Dobra. Powiem wam, dziko jest. Jest dziko. Potrzebuję tutaj człowieka na jeden dzień, który pomoże Jackowi po prostu ogarnąć pierdu. Bo Jacek to tak trochę tu rozebrał, trochę tam. Chyba bym musiał podjechać bliżej. Ale wezmę im radio. Bo płyty mam przecież, nie? Które pakowałem. Dojechałem na miejsce. Czekamy na hydraulika, bo on się ma pojawić i ocenić sytuację z tym piecem, czy go zdemontować na razie i później w następnym tygodniu przyjechać zamontować. Jeżeli będzie taka możliwość, to tak zrobimy, oby tego się po prostu piecowi nic nie stało, bo im dłużej stoi, wiecie, wyłączony, nienapełniony wodą, to później te uszczelki wysychają wszystkie i zaczyna się robić problem, więc zobaczymy, jaki będzie werdykt. Ja pierdziu, co by się stanęło, zobaczcie. Skip pełny. Coś czujesz? Czeka nas tam z tyłu niespodzianka. Zaraz się okaże. Proszę państwa. Albo ty masz za małą tarczę, może? Ale nie! Ale nie, panowie! Słuchajcie, opowiem wam bajeczkę. Tutaj okazuje się, że nie mamy fundamentów, słuchajcie, pod tym domem, a jeżeli są, to są bardzo głęboko i automatycznie musi być zrobiona adaptacja odnośnie całej strukturalnej belki, która miała tu być stałą tą ramką, więc czekamy na Richarda, zobaczymy, co on nam powie. Poza tym okazuje się, że ta ściana w ogóle stoi w powietrzu. Nie ma fundamentu pod tą ścianą kompletnie, więc też będziemy musieli tutaj coś zrobić, żeby naszą nową ścianę, która tu miała być postawiona, stała na czymś solidnym. Tutaj, z tej strony, wiadomo, mieliśmy mieć fundament do tego roga i jest ta sama sytuacja, słuchajcie. Pod tą ścianą, gdzie jest boiler, gdzie była ta dobudówka, też nie ma fundamentu. Tam jest tylko ziemia, słuchajcie. I też fundament zrobiony tylko z cegły, jeżeli chodzi o całą strukturę tego budynku. Poza tym, ktoś tu robił już otwarcie wcześniej, to dzisiaj tu odkryliśmy. I ta ścianka, która jest tutaj po prawej stronie moja, koleś w ogóle wybrał ten oryginalny róg od budynku, który był stary. Ciekawy jestem, na czym skończą się rozmowy. Wiecie, bo jesteśmy tutaj który dzień teraz? Piątek. Poniedziałek, wtorek, jutro środa, tak? I nagle odkryliśmy trochę tragedii związanych, słuchajcie, z fundamentami. Ja tam w ogóle chciałem wam pokazać, o co chodzi. I bateria mi padła. Więc wam szybko powiem, tam nie ma fundamentów, na których bazował inżynier, aby postawić tam belkę. To jest raz. Tam nie ma fundamentów, na których bazował człowiek, który robił rysunki do kancilu, na których miała stać ścianka z prawej strony od sąsiada i na której wierzyłem, że ta ściana, która tam miała zostać, gdzie ten boiler wisi, stoi na fundamencie, do którego będziemy się wiązać, bo tak miało być w planach, wiesz, że wiążemy się, nie? A tam nie ma fundamentu, słuchajcie, i okazuje się, że oprócz tego, że nie ma fundamentu, ta ścianka musi zniknąć, trzeba ją wybudować jeszcze raz, trzeba zrobić fundament i to są koszta, z którymi się klient oczywiście niestety nie liczył, bo nie wiedział, my tak samo, będziemy musieli policzyć za te usługi jakieś dodatkowe pieniądze.
ona będzie szukała oszczędności za chwilę czegoś nie kupi, wiesz? Albo nie wiem, albo nie wiem jak to się skończy, nie? Więc znając tą kobiecinę, to ona tam dostanie dzisiaj zawału serca, jak się dowie o tych problemach. A dowiedzieliśmy się o nich dzisiaj, jak chłopacy odkopali ściany i zobaczyli, z czym mamy do czynienia dopiero. Nie było w stanie nawet zobaczyć tego wcześniej, powiem wam szczerze, nie? Także takie niespodzianki. Poradzić sobie z takimi rzeczami poradzimy, bo rozwiązań jest masa. Teraz tylko inżynier musi narysować nowy rysunek, musi zaplanować trochę inaczej. Może będziemy musieli wylać ławy, tak zwane tam łapy pod belkę, jedną i drugą po obu stronach budynku. Nie wiem. Zobaczymy, co on tam wymyśli. Albo zaakceptuje to tak, jak jest i tylko, nie wiem, podłoży padstona. Cholera wie, może on po prostu, wiesz, no nie wiadomo, jak to się skończy. To się skończyć może różnie, ale to i tak nie moja decyzja. To jest decyzja inżyniera, niech on się tym martwi, niech on tam planuje, jak to rozwiązać. I wtedy będziemy myśleć, co dalej, ile my musimy dołożyć naszej pracy, aby to się skończyło dobrze, nie? Uwielbiam takie sytuacje. England is beautiful. Także, nie? Lecimy trasą widokową? Nie mogę za bardzo trasą widokową, bo ja cię będę musiał chyba tam na rondzie gdzieś zostawić u góry, majster. No, bo bez sensu, żebym stał w kolejce do Faram. Ja jadę w kierunku Southampton. Na wycenę. Także. Tutaj. Tak. Także zobaczymy się jutro. Goodbye. Good afternoon. And see you later. Hasta la vista. I całuję was mocno. Na razie. Cześć.